Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy Chicago Bulls NBA 2K24. Przed nami pola na początek drugiego sezonu. W poprzednim odcinku mieliśmy pierwsze playoffs. Tam postawiliśmy się mocno boston Celtics w pierwszej rundzie, bo doprowadziliśmy do Game 7 i tak naprawdę powinniśmy wygrać ten Game 7. Powinniśmy wygrać ten Game 7. Nie pamiętam, czy było 4 czy 5 punktów przewagi, chyba było około 40 sekund do końca. Nie, troszeczkę więcej, chyba 50 sekund do końca. I mieliśmy przez 15 sekund, czyli 20 na rozegranie akcji. I Lawin rzucił tak prawie z połowy trójkę, kompletnie niepotrzebną. I potem zaczęły się ogromne problemy. I skończyło się to ogrywką, a w doogrywce niestety przegraliśmy. Więc nie było najlepiej. Tak wygląda nasz roster, tak wygląda nasz line -up na start tego sezonu. Lonzo Ball wraca po kontuzji. Więc jestem tego ciekawy, jak to będzie wyglądało. Zastanawiam się nad tym, żeby Kobiego przerzucić na shooting garda potencjalnie. Alex spadł z 79, uwraża na 74. Straszne to jest. Właśnie zastanawiam się nad Kobim jako shooting guardem i właśnie Io jednak jako. Io jednak jako rezerwowy point guard właśnie. Nad tym się zastanawiam. Albo może nie wiem, w sumie, bo. Może właśnie jednak zróbmy. To byłby może jednak dobry pomysł, żeby właśnie jednak e, Wagner był. DJ Wagner młody był naszym rezerwowym point guardem. To może mieć sens i dlatego właśnie. No niestety, Alex Caruso wypadnie z rotacji prawdopodobnie. Tak myślę, że to właśnie będzie wyglądać. Jest Delenter. Delenter nie poszedł w górę. Straszne to jest. No dobrze, prawda? Craig, też. czemu oni aż tak ostro poszli w dół? Naprawdę mi się to nie podoba. Ale no tak tak jest, tak jest. Więc yy, Ajo czy Kobi? Niech Ajo będzie w postawej piątce tutaj. Patryk nie musi jeszcze aż tylu minut dostawać. Po 32, 32 minuty dla nich. A jednak może 28, Dramon tutaj 20. Kobi 18, DJ Wagner 16, Karusza 10. Czy wystarczy? To jest dobry line. To jest dobra właśnie ławka Par forward jest, centry jest. Nie mamy small forwarda, choć Alex karusą może być small forwardem. Dlatego wydaje mi się, że ten line a by jest spoko. No przykro mi, ale DLN nie zrobił postępu i nie no nie dam go do tej piątki. Nie dam go znaczy do, do rotacji w ogóle, no bo jednak no nie zrobił tego postępu. On, jakby zrobił postęp, no to byśmy mogli go dać, a nie zrobił postępu mnie nie właśnie co zrobić w tym sezonie, bo zastanawiam się nad potencjalną wymianą Derozana w tym sezonie, bo zostawiam się, się potencjalnie nad tym, żeby go wymienić, choć na razie nie mamy tutaj żadnych takich, yy... no, ta, ta wymiana nie jest najgorsza, bo moglibyśmy potencjalnie zrobić z Desmonda Bane'a Shooting yy, garda I moglibyśmy na power forwardzie po prostu dać, yy, moglibyśmy na power forwardzie po prostu dać yy, właśnie Patricka Williamsa, więc no byłby zespół dobry ale no idźmy dalej właśnie, to jest też wymiana mega naprawdę, zgarnąć Sabonica, to jest naprawdę mega wymiana tutaj I moglibyśmy przecież z zrobić Power Forward, jeśli byśmy chcieli, ale no nie wiem właśnie, z jednej strony tak jak już mówiłem, no to już będzie Michael Porter jest opcją, Michael Porter jest opcją, bym powiedział Jednak właśnie tak jak już mówiłem, to jest sezon, w którym już nie będę aż tak patrzył tak bardzo na to, czy ta wymiana jest realna, czy nie, ale może na razie zacznijmy właśnie ten sezon tak, jak to jest. Po prostu nie będę tutaj za dużo jednak zmiał. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na samym starcie. No więc tak to, tak to właśnie będzie wyglądało. Choć jedna rzecz jest właśnie nie scouting, a training. Player mentorship właśnie to, by, to bycie mentorem, właśnie to jest jedna rzecz, którą możemy właśnie na przykład e, zrobić. A więc, a więc tak właśnie. Mam te. Ajo, jego mentorem mógłby być potencjalnie Zak. No myślę, że jego mentorem będzie Zak myślę, że właśnie najlepszą opcją, żeby Zach był jego, więc właśnie o te rzeczy możemy go uczyć. Dobra, w sumie to nie są złe rzeczy, choć nie wiem, czy, ale do, dobra, dobra, w sumie to jest większość, Wszystkie to są to wykończenia, więc możemy go tylko uczyć, nie możemy. Tak, niech yy, Lawin będzie mentorem do Sunmu. Kolejna osoba, która powinna być mentora, to według mnie Kobe White. Możemy właśnie zrobić z Kobiego takiego. Troszeczkę takiego defensywniejszego, nie defensywniejszego gracza, a po prostu nauczyć go tych defensywnych badges, które ma właśnie Karusza. To może być dobra opcja. Tak. DJ Wagner, on mógłby dostać mentora i Lonzo mógłby być jego mentorem. I też możemy tutaj właśnie. Claymore to jest. Zapominam właśnie tylko, że każdy... Nie pamiętam się, jaki to był badges, ale dajmy mu te pierwsze trzy badges tutaj też, żeby żeby dostał te od Lonzo, żeby Lonzo właśnie był jego mentorem. I Patryk Williams od Demara jeszcze, żeby Demar był mentorem Patryka Williamsa Też tak właśnie myślę Też właśnie wykończeniowo, żeby Patryk poszedł w górę, bo to są właśnie te, te wszystkie badges, to są wykończeniowe, więc to jest dobry pomysł, bo Więcej ofensywy dla Patryka to na pewno będzie dobry pomysł, a reszta tych graczy myślę, że Ayo ma mentora, z tym młodych graczy, każdy ma mentora, Daylan Terry, no nie wiem, będąc szczerym niezbyt mu po prostu Niezbyt mu po prostu, ufam, że w ogóle jak osiągnie dużo dla nas, więc nie wiem, czy jest sens, żeby był żeby robić z niego właśnie, żeby dawać mu mentora jakiegoś, więc wydaje mi się, że tak to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że tak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o tych mentorów. Dobra, pora na pierwszy mecz, który z Orlando Magic. Wygrywam ten pierwszy mecz. Teraz mecz z Cleveland Cavaliers. Brook Lopez zawucza. Nie jest to i dla nas, i dla nich myślę, że dobra wymiana. Nie jest to potrzebna wymiana, zdecydowanie. Przegrywamy z Cleveland Cavaliers. Mecz z Milwaukee Bucks. Wygrywamy tutaj. To super. Mam tego wezenkowa, który chyba w rzeczywistości. Jest w Sacramento Kings, mam wrażenie chyba. Chyba jest w Sacramento Kings ten Wezenkow. Tak, on w rzeczywistości właśnie przyszedł do Sacramento Kings. On był właśnie MVP Euroligi w rzeczywistości. Mecz z Raptors niestety porażka tutaj. Mecz z Cleveland Cavaliers. Zobaczymy właśnie tak po pierwszych może... Jak będziemy mieć 10 zwycięstw, to zobaczymy jak właśnie radzą sobie nasi gracze. Kto średniowo zawodzi, kto potencjalnie byłby na wymianę. Zwycięstwo z tak Jazz. Na razie tak zaczynamy średnio ten sezon. Mamy rekord 4-4. Ta wymiana jest dla nas dobra. Przegra niestety to jest Pistons, mecz z Celtics. Będzie ciężko wygrać z nimi oczywiście. No właśnie to się dzieje. Przegrywamy. Kolejny mecz z Celtics i kolejna porażka. Nie są najlepszy start zdecydowanie tego sezonu. Z Wizards może damy radę zgarnąć zwycięstwo. Ta wymiana jest dobra. Za Demara jeszcze może, ale za, za Lawina nie. Tutaj wygrałem super Patrick. William zeznaje kontuzji. To niedobrze. Dobra, musimy, no musimy zmienić tą rotację. Choć sam nie wiem, co teraz za dużo chcę zrobić, tam naprawdę. Wypadaam na power forward, więc przydałem się, no tak. przydałem się DailyNTRE po prostu. Przedobałem się DailyNTRE na 10 minutach. 32, 32. 32, al 28 i Lonzo 30. Dobra, tak wygląda nasz line-up. Pora na mecz Sixers teraz. Oni mają dobry rekord i nie dziwię się, że z nami wygrywają. Mecz Sp Spacers. To też niestety jest porażka i kolejna kontuzja. Nie najlepiej, nie najlepiej zdecydowanie to wygląda. Zobaczmy tak, Lonzo... Lonzo gra dobrze, Lonzo gra dobrze, nie mam co do niego zastrzeżeń. Kobe White gra... No nie gra dobrze. Kompletnie będąc szczery nie gra dobrze. Lawin gra słabo, Demar gra źle, Włócz gra S Vucz gra solidnie, to trzeba młode, że Włócz gra solidnie, Aja gra solidnie, Wagner naprawdę dobrze zaczyna, myślę, że Demar, myślę, że Demar będzie prędzej czy później, musi, musi być wymieniony, mam wrażenie, że musi być prędzej czy później wymieniony, bo póki jeszcze możemy za niego kogoś zgarnąć. Cam Johnson, no nie wiem. Nie jest, no jest młodszy, ale upgrade, nie upgradujemy się tym, tą wymianą. Ale ja bym chciał w miarę zdobyć jakąś wymianę, gdzie mogliśmy się zaupgrade'ować A to nie, nie mogę znaleźć nikogo takiego, więc idziemy dalej. Bo nie mogę nikogo znaleźć takiego ciekawego. Nie mam takiej ciekawej tej wymiany. Możliwe, że podczas Trade Deadline zrobimy tą wymianę, ale z drugiej strony, jak będziemy czekali do Trade Deadline, to możliwe, że nie będziemy w Playoffs. A to nie jest rzecz, którą bym chciał. Chciałbym na pewno być w Playoffs, ale. No, nie wygląda za dobrze, nie wygląda za dobrze zdecydowanie. Oczywiście, znowu tutaj musimy wrzucić Daylena Tarego za kartera 32, 32, 32, 27, 30. A, dobra. Teraz mamy wszystko gotowe. Mecz z Hawks to jest porażka. No, jest źle, naprawdę, jest bardzo źle. Mam długą serię porażek. Patrick Williams wraca do gry, to dobrze. Wraca nasza postawa piątka, to już oczywiście są dobre, dobre wiadomości. 32, 32, 32 i wszystko jest gotowe, więc możemy przechodzić do kolejnego meczu. Mecz z Orlando Magic to będzie. Powinniśmy wygrać i to się dzieje Włócz kontuzja, na szczęście to nie jest kontuzja poważna, bo za dużo troszeczkę tych kontuzji na sam start. Wygramy Celtics, to jest niespodzianka. To jest na pewno niespodzianka. Mecz Spacers i mamy też zwycięstwo. Ładnie, ładnie. Troszeczkę czy to jest Nicole, czy Miles? To jest Miles Bridges Pistons. Porażka, niestety. Więc dalej na nasze dziesiąte zwycięstwo w tym sezonie. I mamy, mamy to dziesiąte zwycięstwo. Harden jest w Orlando Magic. To jest dziwne, bardzo miejsce dla Jamesa. To jest naprawdę bardzo dziwne miejsce dla Jamesa Hardena. Jak to wygląda w standings? Jesteśmy na miejscu 11. Tak to wygląda. No, zobaczmy po raz kolejny jakieś potencjalne wymiany. Demar Demar Ma 82, ta overall, Naprawdę to jest straszne. Ta wymiana naprawdę mi kusi. Ta wymiana Desmonda Bayna mnie naprawdę kusi, bo to jest ciekawa wymiana. Kolejna wymiana, która mi mega kusi, a ja wtedy nie mamy rezerwowego centra. Michael Porter to jest naprawdę. Michael Porter to jest, ale słaby w tym sezonie, to niedobrze. Nie mam pojęcia naprawdę, jaką bym potencjalnie chciał zrobić wymianę. Chciałbym zrobić wymianę, ale za nic nie mogę domyślić się sam, jaką chcę, jaką, jaką to wymianę w ogóle nawet mogę mieć naprawdę. No, nie mam tutaj żadnych takich ciekawych wymian. Lawina jednak bym myślał, że nie będę wymieniał jeszcze. Lonzo też nie. Włócz. Jak wróci po Kontuzji, to zobaczymy. Więc poczekajmy, aż wróci po Kontuzji. Wraca po Kontuzji. My wygrywamy z Timberwolves. Zobaczmy wstępnie, co nam dałem zawłócze. Czy jest jakiś ciekawy centr zawłócze do zdobycia? Jest Wiseman, który jest opcją, bo jest młody. Oddawalibyśmy pika, ale to jest ciekawa opcja. Jest Clint Capella. Czy jest to jeszcze jakiś inny ciekawy centr w miarę? Kawon Lunia jest troszeczkę starszy. Jako Potl, myślę, że nie. Nazrid nie jest tragiczną opcją. Jest troszeczkę jednak za mały, bym powiedział. No, wydaje mi się, że naprawdę ta, ta wymiana z Wisemanem nie byłaby najgorszym pomysłem, Tylko, że on tak jest. On jest w Filadelfii. On ma kontrakt na jeden rok. On na pewno będzie chciał długi, dużego przedłużenia. Będzie dużo chciał pieniędzy, więc. No, nie wiem, czy to byłoby dobre posunięcie. Na razie wydaje mi się, że musimy przejść dalej. Przejdźmy może do, do początku stycznia i wtedy może. Możliwe, że będę musiał sam potencjalnie próbować zrobić jakąś wymianę. Pocznie, niestety, jest sam z jednym punktem. Zwycięstwo z małymi hit. Memphis Grizzlies porażka. Z Wizards zwycięstwo. Z Mavericks tutaj pewnie będzie porażka. Znając tutaj patrząc na te rekordy, to pewnie będzie porażka. I jest niestety porażka. Z Bugs. O, Bugs ma rekord 6,26. Wow. Nie wierzę, że oni są aż te słabi. Ale i tak oczywiście z nami zgarną zwycięstwo. Czemu się nie dziwię. Mesz z Nets. Zwycięstwo, no dobrze. Z Pistons byłoby fajnie wygrać, choć oni mają solidny sezon jak na razie. I niestety przekrywamy. Kolejny mecz z Pistons. No, może tutaj przynajmniej wygramy. I nie wygrywamy. Czekamy aż, Demara, aż Demar wróci po kontuzji, bo ma malutką kontuzję. Jak ma kontuzję, to nie możemy z nim robić wymian. Czekamy aż wróci Demar z kontuzji. Raszka z hordem. naprawdę to wygląda źle. Jeśli chcemy być w klew, to coraz bardziej wydaje się, że musimy zrobić po prostu jakieś wymiany. Musimy jakieś zrobić zmiany, bo to nie wygląda dobrze. Kiedy Demar wróci w końcu? Bo on cały czas chyba nie jest 100% gotowy do gry. Nie będziemy robić tej wymiany. Po tym meczu Orlando Magic, z dobra, jednak jest teraz Demar. Dobra, więc nikt nie jest kontuzywany, tak? Nikt nie jest kontuzywany, więc no, Demar wydaje mi się, że jest pierwszą osobą, która musi być wymieniona, tak? Jak już właśnie wiem. Uwielbiam Demara. Jest jeden z moich ulubionych graczy w NBA, ale muszę to zrobić, po prostu muszę to zrobić. Pomimo, że mi troszeczkę to boli, że muszę oddać Demara, to muszę to zrobić. Tylko jest teraz pytanie, jakiego small forwarda potencjalnie bym chciał? Middleton jest za stary. Tutaj Isaac Okoro, ale on jest młody będzie kontrakt teraz miał, więc, więc znowu jeszcze. Znowu jeszcze on teraz będzie chciał dużo pieniędzy, więc nie wiem, ale, ale taka koro jest opcją tam potencjalnie. Ciekawe, ile byśmy musieli dać, żeby zgarnąć Jarena Jacksona Juniora, tak się zastanawiam. Tak, na sam porządek. Yy, aha, The yy, Greases would acquire, dobra, czyli add exception, właśnie. I ciekawe, co by się stało. Dobra, a jakbyśmy dali pikę, naprawdę to jest ciekawa wymiana, Zgarniamy też właśnie super defensywnego gracza, więc zobaczmy, po, po, pomyślmy właśnie nad tym, pomyślmy nad tym. Czy trzy piki to zrobią? Czy cztery piki to zrobią? To jest naprawdę dużo, ale to byłaby duża wymiana second round jeszcze. I mamy to, ale bo ja się troszeczkę za dużo wydałem, ale... To jest naprawdę dobra wymiana, bo mamy Jarena Jacksona Juniora, który jest no bestią jeśli chodzi o power forward'a I Patrick Williams potencjalnie, możemy właśnie jeszcze zmienić to Możemy zmienić to jeszcze, zobaczymy czy to się uda Czy to wyjdzie na dobra, więc tak, zmieniłbym to wszystko, Lawin shooting guard'a Patrick Williams na small forward'a i myślę, że to byłaby dobra wymiana i w taki sposób Nasz zespół by wyglądał od razu dużo mocniej, no tutaj Teraz ten, ten zespół wygląda naprawdę mocno, tylko że potrzebujemy właśnie żeby teraz Ayo albo Kobi był Small Forwardem, chyba. Tak na to wychodzi. Zobaczmy, jak to właśnie. Zobaczmy tutaj. Bo teraz mamy trz, dwóch Point Guardów, więc potrzebujemy, no ewidentnie potrzebujemy koły, żeby był trzecim Point Guardem. I niech to będzie Javon Carter, może. No niech to będzie Javon Carter. Tak. I. I wtedy mamy tak, Lonzo i jego rezerwową jest DJ Wagner. Tutaj rezerwową dla wina, właśnie tylko tak. Jest Kobi, ale jest też. Który z nich. Yy, załóżmy, że dajmy ich na small forwardów, Ayo, Ayo idzie w górę. Kobe też idzie w górę. Oni są z Six Foot Five. Kto potencjalnie bardziej się nadaje na small forwarda? Nie mam bladego pojęcia. Nie mam bladego pojęcia, kto mi się bardziej przydaje na small. Kto by bardziej się spasał na small forwarda, kto by kto powinien... Nie wiem właśnie. No właśnie ciężko powiedzieć, kto to powinien być. Defensywnie wyglądałem podobnie, jednak jest troszeczkę chyba Kobi lepszy. Nie wiem, prawda, ciężko mi powiedzieć. Ciężko mi powiedzieć, kogo bym potencjalnie chciał A tym small forwardzie. Jak tak sobie myślę, na przykład, że LeBron zmierzy się z którymś z nich, to w... nie wiem, kogo bym wolał przed, właśnie przeciwko. Strasznie nie wiem, prawda? Nie mam pojęcia. Podstawowym small forwardem jest Patrick Williams, czyli. Ciężko mi naprawdę powiedzieć. Ciężko mi strasznie powiedzieć, którego wybrać. Wydaje mi się, że jednak to będzie Kobi. Wydaje mi się, że jednak Kobi go dam. Wydaje mi się, że bardziej do sumu powinien trzymać się troszeczkę, takiego troszeczkę jakby rozgrywania, jakby więc bardziej Point Guard, Shooting Guard. A Kobi właśnie może jednak niech pójdzie na tego Small Forwarda. A więc teraz to by się prezentowało następująco: tak, tak. Ale nie mamy rezerwowego Power Forwarda, i tutaj, tutaj się pojawia problem. Dale Terry jako Power Forward. To by się nie udało. To by się nie udało kompletnie. Teraz nie mamy znowu... Nie mamy znowu teraz Power forwarda, więc kogo byśmy potencjalnie mogli wymienić tutaj z tych graczy? Jevon Carter i zdobyć za niego jakiegoś rezerwowego power forwarda solidnego? Coś takiego? Drew Eubanks, on by mógł być jako power forward, mógłby grać jako power forward, ale czy nie ma lepszych opcji? Kelly Olinik jest opcją. Jak sobie Kelly O'Leary gra w tym sezonie? Jak sobie Ke Kelly O'Leary gra w tym sezonie? Gra dobrze, prawda? Więc Kelly jest opcją. Kelly jest spoko opcją. I to będzie Kelly czy Kevin? Kelly. Pójdziemy po Kelly'ego, więc. Kelly O'Leary wędruje do nas tak. Zawiam za drzewem Cartera. kartera. Drzewo nie będzie dostał żadnych minut, Myślę, że nie ma po co go tutaj trzymać, a więc. Więc wydaje mi się, że teraz mamy skompletowany ten nasz roster. Jaren Jackson 30. Dwie minuty myślę, że jednak będzie grał. Włócz będzie grał. A więc musimy właśnie tutaj troszeczkę pozmieniać tą naszą rotację. DJ Wagner. Myślę, że na Kelly Olinik pój powinien pójść tutaj na dół. Tak, tak. Tak. Kobi White 20, może. Włócz 30, Jaren Jackson 32, Patryk 30, 32, 30 na pewno powinien. 32 minuty powinien, według mnie, Leon zostawać. WUCH powinien pójść na 32, Patryk powinien zostać na tych 30, i Kobi, wydaje mi się, że powinien pójść na te. 22 minuty. Tak mi się wydaje, że powinien wyglądać wyglądać powinien nasza rotacja. No naprawdę, mam wrażenie, że to jest mocniejszy zespół po tych wymianach. Jedyny właśnie, szkoda, że oczywiście oddaliśmy tak dużo tych pików. To jest troszeczkę, to troszeczkę boli. Czy potencjalnie moglibyśmy tutaj kogoś wymienić, żeby zdobyć pika? Czy Tori Kreg na przykład, za pika? Dałoby się to zrobić. Tutaj mamy second round, to nie i Baka. No pewnie też nie, ale. Second round, no nic, nie, nie damy rady tego zbytnio. Julian Phillips On jest młody, więc on by mógł potencjalnie dać nam first round, ale na Julian Phillips nam nie daje. No nic, więc po prostu nie będziemy mieć pików w następnym roku. Za, za rok oczywiście nam się, nam się wygeneruje jakiś na pewno pik. No tak to tak to będzie wyglądało. Tak to będzie wyglądało na teraz. Zobaczymy, czy będą jakieś ulepszenia. Oby naprawdę, liczę na to. Zwycięstwo z Orlando Magic, to dobrze. Jaren Jackson zagrał dobrze. Ja oczywiście. Głównie sprawdzimy go z aspektu defensywnego oczywiście, bo jest w rzeczywistości Defensive Player of the Year. Zwycięstwo z Hornets. Jaren Jackson po raz kolejny i takie właśnie... To takie właśnie serii liczby od niego widzieć, jeśli chodzi o style i bloki, super. Mecz z OKC, oni są mocni w tym sezonie, naprawdę mocni. Nie, nie będziemy robić tej wymiany. Super, ważne zwycięstwo z OKC mamy tutaj i Jaren Jackson po raz kolejny ma dużo punktów. Mecz tak Jazz. Niestety porażka, ale wiedziałem, że oczywiście kiedyś będziemy musieli tutaj przegrać mecz z Clippers. Oni mają słaby, słaby se sezon tutaj, tak troszeczkę, ale i tak porażka niestety jest. Nuggets, porażka znowu, N nie fajnie takie mieć serię porażek. Oni ma teraz mamy mecz z Lakers, którzy mają super sezon, Mam naprawdę świetny rekord i tutaj ta porażka mnie w ogóle nie dziwi. Zwycięstwo z OKC, podszywaliśmy tej wygranej. 20 wygra, więc zobaczmy sobie niektóre tych rzeczy. A World Races zobaczmy sobie. To oczywiście nikogo u nas nie ma. Angela Jackson, w Defensive Player of the year w walce. Dobra, i Standings właśnie. To nam daje miejsce 10, więc play jest na obecną chwilę. Ale fajnie, bo pójść w górę ważne zwycięstwo, duże zwycięstwo z Boston Celtics. Jaren Jackson 40 punktów. Powiem tak, na razie na pewno nie mogę narzekać. Nawet jeśli na przykład przegrywałem tutaj, to nie mogę powiedzieć, że ta wymiana była zła, jak na razie. Bo wydaje mi się, że ta wymiana była świetna. Bo nie dość, że zgarnęliśmy gracza, który jest młodszy i no jeszcze ma wiele lat przed sobą dobrych, że nie będzie mu ten shadow prawdu, w dół. To no jest po prostu obecnie lepszy niż Demar. Niestety Demar już jest starszym graczem i nie jest już aż tak dobry jak w swoim prime. Wygrana z Lakers. To też kolejna duża wygrana. I kolejny raz kto zdobył najwięcej punktów? Jaren Jackson. Więc Jaren Jackson. Wszedł tutaj do naszej drużyny i naprawdę radzi sobie dobrze, Avridżuje prawie karierę high swój Jeśli chodzi o punkty, ale averageuje karierę high jeśli chodzi o zbiórki, to mi się podoba Super, naprawdę super Match z Grizzlies, czyli starcie przeciwko byłej drużynie Niestety oni wygrywają i najwięcej u nich punktów zdobył, czemu się nie dziwię Że Demar DeRozan zabrał u nich najwięcej punktów Mecz z Raptors Ta wymiana mi nie, po, nie pasuje, wygrywamy z Raptors, to fajnie Nets. Oni mają słaby rekord. Powinniśmy to wygrać. Powinniśmy to wygrać, ale nie wygrywamy. Jednym punktem szkoda. Clippers też porażka. Nie lubię tych porażek z takimi drużynami, które mają podobny rekord jak my albo gorszy. Ta wymiana nie ma sensu dla nas. Aj, porażka jeszcze z hit. Z Mavericks. Z Mavericks to jest ee, zwycięstwo. Dobrze. Z Warriors. Oni mają straszny rekord. Musimy, tak, musimy właśnie jeszcze pomyśleć potencjalnie nad tymi najpierw nad kontraktami test Free Agency Jared Jackson, Willy Sign, Zach Lavin, Willary Sign. Podpiszemy z nim, nie możemy na 3 lata. możemy na dwa max, no to dobra, to podpiszemy na 2 lata z nim kontrakt. A oczywiście jego salari pójdzie znacznie w dół. Jego salary pójdzie znacznie w dół, bo w rzeczywistości troszeczkę ten kontrakt jest jednak przepłacony. 19 milionów na 19 milionów zarabiać będzie przez 2 lata. Tak będzie super. A Jalen Jackson jeszcze ma właśnie na dwa lata kontrakt, więc on test free agency, ale nie w tym roku. No dobra, więc... Więc jest spoko tutaj w miarę z tym. Tylko tak, czy potencjalnie jeszcze myślimy nad wymianami jakimiś? Potencjalnie myślę nad naprawdę myślę nad Voochem. Myślę nad w e, naprawdę. No włócz to jest osoba, na którą też myślę, potencjalnie. Jest ten Wiseman, Tylko że właśnie mnie odstrasza jego kontrakt, który się kończy. I nie wiadomo co mu w głowie, tak naprawdę. Nie ma ja żadnego takiego centra, który mnie naprawdę interesuje Jest Tom do to zdobycia, jak musiałbym oddać Kobiego White'a To byłaby naprawdę duża wymiana To byłaby duża wymiana, jest Rudy Gobert, ale naprawdę Nie wiem czy chcesz być oddać Kobiego White'a, naprawdę Nie chcesz być cię oddać Kobiego White'a Spróbujmy zrobić tą wymianę z kimś innym Jak już robimy w taki sposób, to też, jest... A, czyli For The Bulls Would Acquire Nine Czy musiałbyś właśnie ktoś, kto kto tutaj dużo zarabia, i kogo mogliśmy potencjalnie oddać? Karuso mógłby być osobą, którą bym oddał. Oni, tutaj, ktoś kto nic praktycznie zarabia, Josh, Ale Josh Okołgi oczywiście ma dużo, overall. Ktoś kto mało zarabia, a jest też przeciętny. Na Sam Hauser albo John Michael Green mógłby być dobrą opcją. A, nie chcę tego. Second round mogę wam dać. Nie dam wam kobiego. Nie dam wam kobiego. Kobie jest dla mnie ważny. Kolejny second round. Nie mamy już second roundów, to, to, to niedobrze. No nie dam wam Kobiego, nie dam wam Kobiego. Prędzej wam dać Daylana Terego. A oni nam dają, a oni nam by dali, nie wiem... Orlando Robinsona. Spoko? nie spoko. Sergi Baka. Damian Lee. Tu jest... Jak już, jak już to przynajmniej dajcie mi centra jakiegoś. Jakie oni mają centrów? A, mają jeszcze tego Azubuki. Jeszcze raz Kobiego. Why, no nie. No nie no, naprawdę. Ciężko się z nimi robi ten biznes, ale naprawdę jesteśmy blisko i. I podoba mi się to, naprawdę. Podoba mi się ta. Oni mi Damian Lee dawali, a ja może bym chciał sama Hausera. Nie? Julian Phillips, jeszcze Damian Lee. Dobra, ten Damian Lee niech będzie, i zrobimy tą wymianę chyba w tym momencie. Gdzie był ten Damian Lee? Tutaj, e, nie tutaj. Jeszcze raz. Tutaj, a więc tak, tak będzie to potencjalnie wyglądało. A więc mamy w Włóczęg, mamy Aitona, który jest lepszym centrem, ma lepszy sezon, to jest już dobra wymiana. Zgadzamy Jamaika'a Greena, więc mamy Forwarda za Dylan Terry'ego, Będąc kompletnie szczery, nie wierzę po prostu, że Dylan Terry osiągnie jakiś duży sukces, maksymalnie będzie rezerwowym, ale rezerwowego to ja sobie mogę nawet podczas Free Agency podpisać. Też kolejny gracz, którego bardzo lubię, tak samo jak Alex Caruso, ale no po prostu to jest biznes, można tak powiedzieć. Dostałem tutaj Orlando. No niektórzy właśnie graczy możemy, możemy też wymienić, więc taka wymiana będzie. Przed chwilą się zgodzili na to. Przed chwilą się na to zgodzili. Wróćmy jeszcze tak. Eee, tak i właśnie, dobra, więc robimy to. Robimy to. Robię tą wymianę. Robię tą wymianę i to jest duża wymiana. To jest naprawdę duża wymiana. Kolejne zmiany w rosterze. Nasz roster prezentuje się jeszcze mocniej. Postanowiłem właśnie, że jeszcze pociągniemy za kolejną dźwignię i jeszcze zmieniliśmy tutaj, właśnie, nasz roster. Więc, jak to teraz właśnie wygląda? Mamy rezerwowego Point Guarda dalej i podstawowego. To dobrze. Z Shooting Guardem jest spoko. Ze small Forwardem jest spoko. Z power Forwardem jest spoko. Z też jest spoko. Więc każda pozycja jest dobra tam, naprawdę. Choć mamy troszeczkę za dużo tych centrów. Więc potencjalnie. Jeden centr by się przydał. Jednego gracza by się wymienić. Mamy Checkpoint... Nie wiem, nie mamy Checkpoint, ja właśnie by się przydało mi się, że wmieć ten Orlando Robinson czy Jamaica Green Fani mogę zrobić jakiegoś pika, naprawdę. Chciałbym pika zdobyć, nie ukram. Bardzo chciałbym chciał pika zdobyć, bo nie mamy żadnych pików, ale... ale second roundy to, to są do zdobycia, do zdobycia zby, z właśnie. Z, no więc... No nie wiem, czy ja second rounda chcę. Nie wiem, nie wiem, prawda? Myślę, że jednak zachowamy ten... Myślę, że ostatecznie zachowamy ten roster taki, jaki mamy. Wydaje mi się, że właśnie tak to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że zachowamy ten roster. Tak to będzie, tak to będzie wyglądało, więc tak będzie się prezentował nasz zespół, z kontraktami właśnie... Test Free Agency tylko daje Jalen Jackson, ale on no, no... jeden rok jeszcze musi ma zostać, się dobrze widzę, bo dwa, dwa lata jeszcze ma kontrakt. Dobra, więc tak właśnie już mówiłem. Tak prezentuje się nasz lineup. up teraz jeszcze musimy to ustawić minutowo Patryk Williams będzie stał 28 minut 32, Ejton, tak, tak Patryk 28, Lawin 32 Tak, ee, Coś takiego może bo jeszcze właśnie bym chciał na pewno Lonzo, że poszedł na 32 minuty. Patryk na 30. Kelly Olinik też. Dobra, niech Kelly Olinik jeszcze pójdzie na 14 minut. Tak to będzie się prezentowało. Czy to jest zespół na playoffs? Chyba tak. Myślę, że tak. Na mistrzostwo ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć, czy jesteśmy już na takim na takim levelu, ale chyba nie. Ale zobaczymy. Już wolę się pozytywnie zaskoczyć niż negatywnie. Naprawdę jest to mocny zespół. Naprawdę jest to mocny zespół. I pora zaczynać bardzo trzymajmy drugą część sezonu. Tak naprawdę, wygrywamy z Warriors to ładnie. Mecz ta z Brooklyn Mamy 25. zwycięstwo. Zobaczymy na 30 zwycięstw, jakie mamy miejsce na wschodzie. Zwycięstwo tutaj z Nets. Z Hit. Porażka i to duża porażka. Sixers. Zwycięstwo. Tutaj, czy ktoś u nas będzie? Chyba nie. A jest DJ Wagner, zapomniałem tak, poprzedzicie. Mamy DJ Wagnera, DJ Wagner tutaj był. A tutaj Team World, no tutaj. Tutaj nie ma nikogo u nas. Freepoint Contest winner Stephen Curry z Golden State Warriors. A oczywiście Slam Dunk Contest winner Amen Thompson z Houston Rockets. W meczu Gwiazd. Nie wiem, ile u naszych graczy było i czy ktoś był z naszych graczy. W tym zespole chyba nie. W tym zespole. Chyba też nie ma, to jest LaMelo Chyba nikogo nie pomyliłem, ale chyba nie mamy ani jednego AllStara Co nie jest oczywiście niczym aż tak ważnym match Spacers Porażka, no nie porażka, niepotrzebna porażka, takie mecze powinny być wygrywane Porażka, nie porażka, a zwycięstwo z Pelicans, to dobrze Z też niedawno wygraliśmy, więc wątpię, że wygramy też tym razem, a jednak, jednak wygraliśmy Super Czy będzie 30. zwycięstwo? Niestety nie, ale ale jesteśmy blisko, jesteśmy blisko. Może z Rocket Stars wygram drugi raz? Tym razem też przegrywamy, to niedobrze, naprawdę nie dobrze. Po raz kolejny pora przejść do kontraktu, żeby zobaczyć, czy, czy coś zobaczyć, czy coś się tutaj właśnie nie zmieniło. to test free agency, no dobra, więc nic się tutaj nie zmieni. Mercedes Pers, to jest zwycięstwo, więc 30. zwycięstwo mamy w tym momencie, a więc Award Races, tutaj oczywiście nikogo nie mamy. Mamy Jarena Defensive Player of the Year i to tyle Standings Czy mamy 10 miejsce czy wyżej? Mamy 8 miejsce, to super i... 6 miejsce, czyli playoffs nie jest daleko Naprawdę nie jest daleko, więc możemy jeszcze po to powalczyć Więc... Więc róbmy to, powalczmy o to 6 miejsce co najmniej Ale nie powalczymy jak przegramy Jak będziemy przegrać to nie powalczymy Tu zwycięstwo, ładnie No z Wizzers powinniśmy wygrać, naprawdę Naprawdę powinniśmy wygrać Super Cieszę się, podoba mi się to z Blazers to będzie już równy mecz, naprawdę. Ale wygrywamy super. I mamy 50% winning percentage. Z Bugs powinniśmy wygrać, i wygrywamy w końcu. Czy my mamy, pierwszy raz, chyba od początku sezonu, gdzieś mamy powyżej 50% winning percentage. To jest niesamowite. Niks teraz ze naszymi rywalami. Super, zwycięstwo. 35. Zwycięstwo, więc po raz kolejny Wo warto sprawdzić standings tutaj. Mamy miejsce siódme. Jesteśmy zaraz dosłownie za hit. Podoba mi się to. Cleveland y, ewidentnie idą po zwycięstwo konferencji. Dalej tylko 12 polarek mają. Zdecydowanie najlepszy zespół w NBA. Czy oni nie wygrają Mistrzostwa w tamtym sezonie? To chyba zobaczę tutaj w League History. NBA History. I nie to. A. Patrzcie. Tak, Cavaliers, czyli no Cavaliers. Chyba idą po back to backa, prawda? jak to będzie tak samo wyglądało w playoffs. Oj, my mamy jeszcze z nimi meczy. Czy my mamy więcej meczów z nimi? Oby nie, oby to był ostatni mecz z nimi. A, jeszcze mamy dwa mecze, to niedobrze. Bo to będą dwie porażki, bądźmy szczerzy. A jednak, wygrywamy z First Seedem. To jest niespodzianka. Garland 43 punkty. Garland walczy o nagrodę MVP i prawdopodobnie zgadnie. Zakładam, że zgadnie tę nagrodę. Mamy 36. Ważne zwycięstwo. Ale Spacer, no... Wygrywamy z Cavs, z pierwszą drużyną, tylko po to, żeby potem przegrać Spacers, Pacers, naprawdę no Z Warriors powinniśmy wygrać Super, bardzo się cieszę Kings Też powinno być zwycięstwo Ale nie ma Suns, oj tu będzie ciężki mecz No właśnie, nie, nie dziwię się, z Bucks powinniśmy wygrać Wygrywamy, ładnie Kings, no tu może wygramy, druga porażka niestety no i szkoda, teraz ważne mecze z nich, bo oni mają podobny rekord do nas, więc przydałoby się z nimi wygrać Ale porażka, porażka, tutaj, tutaj zwycięstwo, no dobra Z Blazers, czy będzie 40. zwycięstwo? Nie ma Z Hawks, jest 40. zwycięstwo, ale coś czuję, że to, no właśnie, to szóste miejsce Nie uciekło, ale, ale ciężko, ciężko, wydaje się, że będzie plane. wydaje się, że będzie plane. Ale wygrywamy z Sixers, a oni są też tam w walce, bo to, więc to jest duże zwycięstwo. To jest akurat potężne zwycięstwo dla nas. Ale mamy mecz z Cubs jeszcze, więc... Nie wygramy dwa razy z Cavs z rzędu, bądźmy realistami. Albo jednak wygramy. To jest takie dziwne, potrafimy przegrywać z drużynami, którzy mają słabe rekordy, a z Cavs dwa razy z rzędu. Mamy mecz z Hornets. Myślę, że damy SimCast na ten mecz. Myślę, że damy SimCast na ten mecz. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Mamy mecz w United Center. Wygrajmy to u siebie. Wygrajmy na koniec sezonu zasadniczego u siebie. Ale to jest równy mecz. To jest równy mecz. Dobra, przejdźmy do tego. Zobaczmy jak to będzie wyglądało. choć daleko jest od tego zwycięstwa na obecną chwilę, ale mamy piłkę. To jest dobra naprawdę rzecz. To jest bardzo dobra rzecz, że mamy piłkę. To daje nam... To daje nam jakiś potencjał. To daje nam jakiś potencjał zdecydowanie. Dramont przy piłce, podaję do Jarena Jacksona Juniora. Za klawin, za klawin, Lawin, cały czas Aiton Screena robi Lawin, pół dystans. Nie trafia. Aj, nie trafia. To było. To był rzut ważne, żeby trafić. Markelfeld jest w horde. Zatem nie zauważyłem tego. Nie trafia. Aiton zbiera. Naprzód, Kobe White. Pędzimy. Kobe, Kobe pędź, pędź White. Kobe Znajdź podanie. Lawin, nic głupiego, nic głupiego. Coby, Ejton biegnie ze screenem, Kobi, Kobi, Ejton, Ejton post up, Ejton, super. Dobrze, Diandrej. ważne punkty dla nas. Trzy punkty straty, minuta do końca, nieco ponad minutę. Musimy ich zatrzymać. Czy ja dobrze widzę? Nie wierzę, czy ja naprawdę dobrze widzę, czy to, to jest LeBron James w Charlotte Hornets Który jest sfaulowany Jaren Jackson Jr. jak mogłeś go sfaulować jak rzucał za trzy LeBron James Charlotte Hornets, co się dzieje w tym NBA? Powiem tak, nie chcę coś zdradzać, choć troszeczkę zdradzę Tworzę pewien film, który jest projektem Gdzie skupiam się na jednym zawodniku, odnośnie jednego zawodnika i tam jest strasznie dużo zmian, że naprawdę w tym NBA, pomimo, że NBA wyszło dwa dni temu, dla mnie dwa dni temu, a trzy dni temu jak wyjdzie ten odcinek, to zauważyłem jedną rzecz, że gracze, te gwiazdy strasznie zmieniają kluby, naprawdę strasznie zmieniają kluby. Nie ma prawie ani jednego lojalnego gracza, co jest naprawdę szalone dla mnie, ale po prostu to zauważyłem. Drugi rzut w osobisty, no, Jalen Jackson nas niestety urządził ostro z tym, z tym, z tym faulem, LeBron niestety się nie myli. Lawin, Lawin, Lawin. Będzie zaraz chwilę out of bounds. Lawin, trafia. 4 punkty straty. No, niby jeszcze mamy szansę, ale. Jest to mała szansa, jest to mała szansa. Lawin fauluje, Pierwsza część Lavin'a. Book Knight. Nie myli się. Book Knight. Myli się. Tym razem się myli, myli się. Jaren Jackson za klawin. Taka trujeczka byłaby mega, mega była. Ale możemy też za dwa, Lawin faul, musi być, jest faul Dwa ważne rzuty osobiste dla Lawina, jeśli trafimy, dwa rzuty Ale nie trafimy A Jakbyśmy trafili, to byśmy mieli tylko trzy punkty straty A tak to będziemy mieli Cztery, cztery punkty będziemy mieli straty Czuję, że Lamelo trafi dwa, powinien trafić Ale nie trafię drugi. No, mamy po raz kolejny szansę. Zróbmy coś z tym, naprawdę zróbmy coś z tym. Trójka teraz. DJ Wagner, nasz ruki. Aj, nie trafia, było blisko. Było blisko, spróbował. Nie mogę za to go winić, rozpróbował. 104, 107, przegrywamy niestety. I play playoffs nie będzie, playoffs nie będzie bezpośrednio, będzie plain. Będziemy z planeem próbować atakować. Dariusz Garland, nie dziwię się, wygrywa MVP. Isaiah Collier, rookie of the year, Amen Thompson, six man of the year, Janis, defensive player of the year, Victor Uembaña, most improved player Jason Tatum, clutch player of the year, JB Bickerstaff, coach of the year i Brandon Harrison, executive of the year, all NBA team'y tak się prezentują all defensive team'y, mamy tutaj Lonzo i mamy Jalen Jacksona, więc mamy naprawdę defensywnie solidny zespół, nie można tego nam zarzucić DJ Wagner, w rookie second team'y i będziemy w play-inie grali z Sneaks, więc plane będzie na następny odcinek, a w tym momencie będziemy kończyli. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!